Tekst, bo my czytamy perykopę z Ewangelii według świętego Marka. Paralelny tekst opowiadający to same wydarzenie u Mateusza troszkę szerszy jest. Dotyczy tego samego wydarzenia. Tam jest pewien szczegół, który trochę się odróżnia, mianowicie, że Jezus milczy, nic nie odpowiada. Jest to bardzo wyraźnie zaznaczone, jeśli chodzi o tą prośbę tej kobiety, która prosi o uwolnienie od ducha nieczystego córki. I druga rzecz była taka, że ona krzyczała za Jezusem, a uczniowie powiedzieli, odpraw ją, bo krzyczy za mało. To są to pewne szczegóły, które różnią się od relacji Marka u Mateusza. A one też rzucają pewne światło na rozumienie też jakby przyjęcie tego słowa dla nas dzisiaj. Dzisiaj chciałbym coś powiedzieć na temat właśnie tej takiej stałości w modlitwie, niepoddawania się. Bycie takim, po byciu takim gorącym w modlitwie, nieustawaniu. Mianowicie pochwalona zostaje ta Syrofenicjanka przez Jezusa. Przede wszystkim zostaje pochwalona jej wiara. A może się nam kojarzyć troszkę, że ta jej taka nieustępliwość w błaganiu. W innym miejscu w Ewangelii czytamy o tym, że Jezus mówi, że nie bądźcie jak poganie, którzy myślą, że przez swoje wielomóstwo myślą, że zostaną wysłuchani. Chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówi święty Augustyn, że dużo się modlić i żarliwie się modlić nie oznacza to samo, co dużo mówić. Czyli siłę modlitwy nie mierzy się ilością wypowiadanych słów, tylko właśnie taką nieustępliwością, tym gorącym takim żarem serca, niezniechęcaniem się w proszeniu Boga. Gdyby Jezus od razu wysłuchał prośby naszej bohaterki, Syrofenicjanki, wówczas wszystkim, co udałoby się jej osiągnąć, byłoby uwolnienie córki od złego ducha. No i życie toczyłoby się dalej, powiedzmy, z jedną troską mniej. Tymczasem wobec początkowej odmowy Jezusa wiara tej kobiety wzrosła. Oczyściła się, skłoniwszy Pana do tego właśnie entuzjastycznego okrzyku na końcu, który jest u Mateusza. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie jak chcesz, jak chcesz. I od tej pory córka była zdrowa. Ale co się w tym czasie dokonało? Dokonał się inny cud, znacznie większy od wspomnianego uzdrowienia. Po prostu ta kobieta, Kananejka, stała się wierzącą. No, a to jest Tyr i Sydon, Syrofenicjanka. No, to jest poganka, tak? Czyli jest jedną z pierwszych wierzących, pochodzącą z pogaństwa, z tamtych terenów. Czyli moglibyśmy powiedzieć pionierką wiary chrześcijańskiej z pogan, a nie z Żydów. I ta historia uczy nas wielu rzeczy. Ta prosta historia ewangeliczna. Myślę, że jedną z najgłębszych przyczyn cierpienia dla wierzącego są niewysłuchane modlitwy. Przynajmniej tak nam się wydaje. Niewysłuchane modlitwy, które nieraz zanosimy tak gorąco, nieraz to trwa dniami, tygodniami, miesiącami, a nawet i latami. Wydaje się, że Bóg milczy. Bóg wydaje się głuchy. I tutaj ukazana nam jest właśnie Syrofenicjanka jako przykład, jako mistrzyni, jako nauczycielka, jak należy się nie zniechęcać w modlitwie, wytrwale być modlitwie. I gdyby ktoś obserwował, gdybyśmy obserwowali wnikliwie zachowanie Jezusa, to co mówi, jak się zachowuje, daje się zauważyć tutaj pewną taką, powiedzmy, niedelikatność nawet, niewrażliwość, zatwardziałość.
jak można tak traktować kobietę, która znajduje się w tak ciężkim położeniu. Ale wiemy teraz, co się działo, myślę, w sercu Jezusa. I to, co się dalej potoczyło w tej relacji, uzmysławia nam jedną rzecz. To zwycięstwo końcowe, nazwijmy to sukces, który został osiągnięty, to było zwycięstwo i tej kobiety, i Jezusa. Tak jakby Jezus z ulgą odetchnął. Udało się, tak? Czyli nie zniechęciła się, nie odeszła, nie wycofała się. Wydaje się, że kiedy Bóg milczy, to jest stworzenie okazji dla nas, aby nasza modlitwa stała się głębsza. Abyśmy też mieli bardziej oczyszczone motywacje. Abyśmy też więcej, myślę, koncentrowali się na tym, do którego się zwracamy, niż na samej sprawie. Ponieważ zdaje się, że często prosimy o mniej niż o więcej, a Bóg chce dawać więcej. No, mówię, kobieta prosiła o uzdrowienie, o uwolnienie córki, a zdobyła wiarę. To jest tak, jest jeden taki starożytny opis historycznego autora, bardzo ciekawy. Myślę, że trochę obrazuje tą sytuację, o której mówię teraz. Pewien rolnik dostał szansę, żeby się dostać przed króla i prosić o co chce. Z zapewnieniem, że będzie wysłuchany. To jest człowiek, który pracuje na roli. No i główkuje, myśli, to o co by poprosić tego pana, przy którego oblicze miał możliwość się dostać. No i kiedy już tę szansę otrzymał, przyszedł ten dzień wizyty w Pałacu Królewskim. Staje przed swoim panem i prosi. No i w tym samym swoim, powiedzmy, w tym położeniu takim niezręcznym, wymyślił tylko jedną rzecz. Mianowicie poprosił o kupę gnoju. To był rolnik. A mógł prosić o wszystko, co by tylko zamarzył. Wydaje się czasami, że tym, o co my prosimy Boga, to jest taka kupa gnoju po prostu. A można naprawdę więcej. Bóg jest tym, który daje więcej i chce dawać najwięcej. Natomiast nasze prośby często są minimalne. I stąd, myślę, to zwlekanie nieraz Boga, to milczenie w odpowiadaniu, czyli to zachowanie, które dzisiaj Jezus prezentuje, jest też po to, abyśmy sobie uzmysławiali, o co prosimy, czy czasami nie trzeba tą modlitwę swoją, tą prośbę delikatnie albo znacznie zmodyfikować. Bo może się okazać, że prosimy o mało, a Bóg chce dawać dużo więcej niż my prosimy. Nie bądźmy minimalistami w naszych pragnieniach. Raczej bądźmy maksymalistami. Czyli prośmy naszego Ojca o to, co myślimy, że naprawdę przyczyni się w znacznym stopniu nie tylko do własnego osobistego wzrastania, ale do budowania naprawdę z rozmachem kultury Królestwa Bożego w tych miejscach, w których jesteśmy i w sytuacjach, w których się znajdujemy w naszej posłudze.